To Grzegorz Turnał podesłał nam kilka dni temu taką piosenkę z tekstem Jeremiego Przybory. Boskie ciało, taki tytuł nosi ta piosenka, jak najbardziej na czasie. No i to jest bardzo dobre, no, takie odbicie tematu, ponieważ naszym gościem dzisiaj jest Wojtek Brzeziński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A zaraz, zaraz, niech pani redaktor wytłumaczy to odbicie tematu. Byłam miła, prawda? Że byłam miła? Tak, ale to odbicie jest rzeczywiście zastanawiające. Ale takie odbicie po jednej stronie, w sensie, że w nawiązaniu do naszym gościem dzisiaj jest. I piłeczka na drugą stronę. Dokładnie, a teraz będę jeszcze milsza, bo w nawiązaniu dalej Łukasz Borowiecki też jest z nami. Dzień dobry. No, dzień dobry. I teraz będzie, proszę państwa, piosenka, której nie nadesłał nam Grzegorz Turnał. Jeszcze jej państwo nie słyszeli, bo ona właściwie jeszcze powstaje. Zanim ta piosenka się pojawi na naszej antenie, to ja jeszcze tylko Wojtkowi podziękuję za to, że przybiegł, mimo że dzisiaj spektakl w teatrze, to właściwie przed próbą przybiegł i zgodził się zaśpiewać tę piosenkę. Tak, to było tak, że akurat mam wolny dzień do wieczora i sobie leżałem na basenie szczęśliwickim i odezwał się Artur i powiedział, że jest taki pomysł. Ja widziałem zresztą już w internecie kilka tych pomysłów, które miały efekt końcowy bardzo śmieszny i fajny. No i czy bym nie przyszedł dzisiaj tutaj zaśpiewać, więc jestem. Dostałem tekst chwilę temu. Kolega nagrał to, znaczy zagrał na akordeonie, no i coś za chwilę powstanie. Pani redaktor na razie nie odpowiada na to pytanie, bo wiem, że ma do odpowiedzenia najwięcej na to pytanie, ale panowie powiedzcie, czy jakiekolwiek związki z wojskiem mieliście kiedyś w życiu? Czy mieliście przeszkolenie wojskowe, umiecie strzelać, na przykład na strzelnicy byliście, na studiach muzycznych uczono jakichś utworów wojskowych? Proszę bardzo. Nie, nas nie uczyli, ale ja kiedyś grałem w orkiestrze takiej dętej, to nie była wojskowa orkiestra. Ale wydaje mi się, że graliśmy te same marsze, które grają normalnie wojskowe orkiestry. Ja wtedy miałem 13 lat i grałem na saksofonie. No i to była musztra i było ćwiczenie musztry wielogodzinne. Także chyba to jedyny związek z wojskiem taki właśnie. Wojtek? Ja strzelałem z wiatrówki, jak byłem mały. Byłem harcerzem przez wiele, wiele lat, do 20 mniej więcej roku życia. Ale odrabiałem wojsko, bo jak dostałem się do Szczecina, do teatru, i to był mój pierwszy teatr, teatr współczesny w Szczecinie, to już się cieszyłem, że Boże, jak to się pięknie ułożyło, że mam etat, ale miesiąc później nagle odezwało się wojsko, że mam się zgłosić do Poznania, bo tam byłem na studiach, więc pojechałem do Poznania i facet mówi, studiuje pan? Ja mówię, nie. Pracuje pan, tak? Ja mówię, tak, w teatrze. To nieważne gdzie. Do wojska. No i po prostu wbił mi tam w tą książeczkę, że mam iść do wojska. I za tydzień miałem iść normalnie w kamasze do wojska. No i szybko jechałem, bardzo szybko do Szczecina, do pana dyrektora Zenona Budkiewicza, który ówczesnego dyrektora. No i tak się na szczęście ułożyło, że odrabiałem wojsko w teatrze. Przez półtora roku. Czyli można jako aktor odrobić wojsko w teatrze? Czy co innego robiłeś? No, na moim przypadku widać, że można. Normalnie grałem. Do dzisiaj nie powiedział mi, jako kto byłem w tym teatrze przez te półtora roku, bo nie byłem aktorem, tylko byłem no, kimś tam odrabiającym wojsko. No starszy szeregowy. Pewnie prawdopodobnie. Tak. A teraz pani redaktor niech opowie, ale tylko takie rzeczy, które nie są objęte tajemnicą wojskową. Wszystkie są objęte tajemnicą wojskową. A w związku z tym, że są związane z moją rodziną, to ja niestety nie mogę. No ale to niech pani redaktor przynajmniej powie, czy pani zna jakieś wojskowe piosenki. Oczywiście. Jakie na przykład? Nie będę śpiewała. Ja wiem, do czego to dąży. Bo nie ja tutaj przyszłam po to, żeby śpiewać. Ha? No to, ale to niech pani zacytuje przynajmniej jakiś fragment tekstu, swoją ulubioną frazę z piosenki wojskowej. Miałam taką ulubioną i to jest ulubiona u nas w rodzinie Habry z poligonu, ale kiedyś usłyszałam takie jedno wykonanie, które trochę mi to tak... No, czasami są takie wykonania, które trochę to tak. No, no nic pani nie powie naprawdę o swoich kontaktach z wojskiem? Ale na przykład, jeżeli rozmawiamy o tych wykonaniach, to wiadomo już o pańskich kontaktach z wojskiem, bo to pańskie wykonanie Habrów z poligonu mi trochę tak... Aj, tam już pani przesadza. No niech pan o tym opowie, a pan miał zaprawę? My z panem Poniedzielskim zaśpiewaliśmy kiedyś rzeczywiście Habry z poligonu, w związku z tym, że obaj się nie kojarzymy ani z Habrami, ani z poligonem, to tak wbrew warunkom zaśpiewaliśmy coś takiego. Ja nie miałem też żadnych kontaktów z wojskiem takich wprost, też trochę przez rodzinę. Strzelanie to w szkole średniej się ćwiczyło i to koniec. Ale teraz już państwu wyjaśniamy, z jakiego powodu rozmawiamy na ten temat. Otóż ta piosenka, którą państwo za chwilę usłyszą, to właściwie po angielsku by można było powiedzieć military folk, bo i wojsko, i folkowe będzie troszeczkę. A z czego to się wzięło, bo
jak państwo wiedzą pewnie, wszystkie piosenki u nas biorą się z czegoś, co usłyszeliśmy na antenie. Proszę posłuchać. Niedawno taki oto materiał pojawił się w serwisie informacyjnym Trójki. Desant na plaży w Ustce za moment zaroi się od żołnierzy Międzynarodowej Grupy Zadaniowej. Na Bałtyku dobiegają końca ćwiczenia Baltops 2017. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Nad ustecką plażą najpierw pojawią się siły powietrzne z polskimi F-16 i amerykańskimi bombowcami B-52 na czele. Potem do akcji z morza wkroczą żołnierze z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, a także z Niemiec, Polski, USA i państw bałtyckich. Po szybkim desancie z amfibii rozpoczną odbijanie terenu, który dostał się w ręce wroga. Scenariusz ćwiczeń zakłada wymianę ognia, otoczenie przeciwnika i przejęcie terenu usteckiej plaży przez siły sojusznicze. No, to się wszystko zgadza. Rozumiem, że to ściśle tajne było, tak? No do tak. Jakiegoś momentu. A ktoś sobie wykupił pół roku wcześniej tam w czasy. Na przykład. Tak. I teraz ma takie atrakcje zapewnione. No i proszę bardzo, oto co powstało na podstawie tego materiału. Łukasz skomponował i teraz zagra. Wojtek zaśpiewa. Halibuta w cieście smażę, olej skwierczy mi na rybie, a tu z morza wprost na plażę wjeżdżają amfibie. Bronka chwyta mokrą ścierę i już jest na wydmie prawie, Szwedzi odbijają teren, który ja dzierżawię. Tutaj ludzi się dokarmia, żadna siła nie rozgromi, nie zwycięży żadna armia nadbałtyckiej gastronomii. Uzbrojenie mamy lepsze, ono chroni nas przed wrogiem, każdy atak się odeprze gofrem, lodem i pierogiem. Dzienny utarg sobie liczę, wieszam fartuch na wieszaku, a tu wojsko sojusznicze rusza do ataku. Bronka kąpie się w omaście, filet się rozmraża w garze, a tu nagle F-16 wlatują na plażę. Tutaj ludzi się dokarmia, żadna siła nie rozgromi, nie zwycięży żadna armia nadbałtyckiej gastronomii. Uzbrojenie mamy lepsze, ono chroni nas przed wrogiem, każdy atak się odeprze gofrem, lodem i pierogiem. Sto pierogów Bronka lepi, odpędzając nogą szczura. Jezus Maria, to sanepid w niemieckich mundurach. Jeden głowę ma w bandażu, drugi trzyma granat w dłoni. Co jak co, lecz w kamuflażu nikt nas nie przegoni. Tutaj ludzi się dokarmia, żadna siła nie rozgromi, nie zwycięży żadna armia nadbałtyckiej gastronomii. Uzbrojenie mamy lepsze, ono chroni nas przed wrogiem, każdy atak się odeprze gofrem, lodem i pierogiem! Smażę w cieście halibuta, wojsko błaga o posiłki, też nie wiedzą, że my tutaj jesteśmy dla zmyłki. Plaża, piasek, jasne słonko, żagle, mewy, morska fala i nikt nie wie, że my z Bronką agenci pod hala. Tamto ludzi się dokarmia, żadna siła nie rozgromi, nie zwycięży żadna armia pod halańskiej gastronomii. Uzbrojenie mamy lepsze i jak samoloty sypkie, każdy atak się odepse gofrem, lodem i oscypkiem. Każdy atak się odepse gofrem, lodem i oscypkiem. Hej! Nie wiem, czy ktoś z was wybiera się w tym roku na wakacje nad Bałtyk albo do Zakopanego? Ja miałem, ale jednak w góry. No to smacznego po prostu. Bardzo dziękujemy. Wojtek Brzeziński, Łukasz Borowiecki. Pozdrawiam, do widzenia. Dziękujemy.